objęcia szczepieniem profilaktycznym młodych kobiet w celu zapobiegania nowotworom i aby tutaj podjąć jakieś rozwiązania finansowe z naszej strony, wszyscy stwierdziliśmy, że potrzebna jest nam tutaj określona wiedza i tutaj przede wszystkim dzięki Maciejowi udało nam się zaprosić na dzisiejsze spotkanie pana profesora Marka Spaczyńskiego, którego w imieniu państwa witam, jest tutaj autorytetem w tej dziedzinie i myślę, że będzie nam w stanie ten temat przybliżyć i przekazać potrzebne nam informacje do podejmowania kolejnych decyzji. Także witam serdecznie, no i myślę, oddaję głos. Jeśli chodzi o biologię nowotworu, w różnym stopniu znamy, ale jeśli chodzi o raka szyjki macicy, to zresztą niedaleko stąd mieszkający profesor Zuchhausen, dostał 2 lata temu Nagrodę Nobla, to jest Niemiec, patomorfolog, który niezbicie dowiódł, że indukcją raka szyjki macicy jest przechorowanie związane z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego. Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Proszę Państwa, mówimy o tej części. Tu jest pochwa, tu jest macica, tu są jajowody, to znaczy jeden jajowód, tu jest jajnik, a my konkretnie mówimy o tej części, czyli mówimy o tak zwanej szyjce macicy. Jakie są czynniki ryzyka tego nowotworu? Zakażenie onkogennym typem wirusa, o którym już wspominałem, antykoncepcja hormonalna stosowana ponad 5 lat, duża liczba ciąży i porodów, ponad 7 donoszonych jest dwukrotnie większe ryzyko, palenie tytoniu, niektóre infekcje, jak na przykład chlamydia trachomatis i niski status socjoekonomiczny. Mnie kiedyś zaatakowano o to, bo wyraziłem się może niefortunnie, mówiąc, że to jest nowotwór biedy. I spotkało się to z bardzo ostrą, że tak powiem, niezadowoleniem, bo nowotwór nie biedy. Ale tak jest, że ci, którzy są słabo wyedukowani, którzy w związku z tym mają kiepskie uposażenia, niestety w zdecydowanie większy sposób są narażeni na tego typu problemy. Jak wygląda model raka? Infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego rozpoczyna się po kontakcie płciowym. 80% kobiet zwalcza infekcję bez wystąpienia jakichkolwiek zmian na szyjce. U 20% kobiet ostra infekcja przechodzi w fazę przewlekłą. I nas najbardziej interesują te tak zwane stany przedrakowe, czyli śródnabłonkowe neoplazje. To jest kluczowa sprawa i te zmiany rozwijają się w ciągu 2 do 4 lat. Natomiast u 15% następuje wyleczenie infekcji wraz z regresją. Często kobieta w ogóle o tym nie wie. My też do końca nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Ale u 3 do 5% nieleczonych kobiet niestety rozwija się rak szyjki macicy. W związku z tym, jak długo trwa zachorowanie? 13 lat. W związku z tym nie ma mowy o tym, że ktoś dzisiaj jest zdrowy, a za 3 miesiące jest nieoperacyjny rak szyjki macicy. Ktoś gdzieś na pewnym etapie popełnił błąd. Jeszcze raz, 13 lat trwa rozwój. W związku z tym, jeżeli po wygraniu konkursu i po uzgodnieniu zarówno z szefem funduszu, jak i ówczesnym ministrem zdrowia, myślę o profesorze Relidze, myśmy ustalili, że co 3 lata prowadzimy badania cytologiczne, wychodząc z założenia, że rozwój tego nowotworu jest 13 lat. Czyli jeżeli jest jeszcze błąd w pobraniu, w wybarwieniu, w utrwaleniu, jakiś bałagan, powiedzmy, dotyczący archiwizacji, to i tak, jeżeli ta kobieta będzie miała odpowiednią świadomość i jakąś podstawową wiedzę, to jesteśmy w stanie wyłapać te stany przedrakowe, które w konsekwencji po 13 latach kończą się rozpoznanie karcinoma, czyli rak szyjki macicy. Proszę Państwa, biologia to nie matematyka. I tu jest sytuacja tego rodzaju, że 80% przechodzi infekcję wirusem brodawczaka ludzkiego, przechoruje się, wyleczy. W ogóle nie wiedząc o tym, że coś takiego miało miejsce. Ale 20% to są zmiany patologiczne i to jest ta grupa, która wymaga szczególnej troski. Jeśli chodzi o Krajowy Rejestr Nowotworów, to przeszło 3200 kobiet choruje w Polsce i przeszło 56% niestety umiera, bo zmarło 1826, to są dane sprzed 2 lat, ale mamy nowsze, ale mniej więcej ta tendencja jest taka sama. Czyli przeszło połowa umiera. Dlaczego umiera? Nie dlatego, że mamy kiepską kadrę, że mamy kiepskie wyposażenie szpitali czy coś tak, nie. Po prostu zgłosiły się za późno.
u mnie, proszę Państwa, w moim skromnym gabinecie nie ma tygodnia, żeby się nie wywracała jakaś dobrze zapowiadająca kariera w ciągu sekundy. Ale na pytanie, jak pytam, na kiedy Pani była ostatnio ginekologiem? Jak się syn urodził? A ile syn ma lat? No 15. No niestety to są takie sytuacje, że ludzie o to nie dbają i w związku z tym cieszy mnie taka inicjatywa, jaką Wy tu Państwo między innymi podejmujecie, bo my możemy o szczepionkach mówić tak, siakowak, do tego zaraz wrócę, ale to podnosi w ogóle świadomość całego społeczeństwa tutaj, jeśli chodzi o naszą gminę. To jest niesłychanie istotna sprawa. O tym ludziom trzeba stale trąbić i w jakiś sposób, jak znowu powiedziałem, że trzeba pewne retorsyjne, że tak powiem, działania wprowadzić, bo co z tego, że rząd płaci 250 milionów złotych, jak pani X czy Y zaproszenie imienne, które dostaje, wyrzuca do kosza. 7-8% odpowiada tylko pozytywnie. W Ameryce jest tak, dostaje zaproszenie imienne dzisiaj, nie idzie. To jest powtórne wezwanie, czy zaproszenie za okres 3 czy 6 miesięcy, nie idzie. Jeżeli zachoruje, płaci sama. Krótka piłka. Bo to jest po prostu obciążanie nas tu wszystkich i nie tylko, ale wszystkich podatników, jacy się znajdują w kraju. Bo jeżeli my jesteśmy w stanie zapobiegać, jeżeli jesteśmy w stanie na drodze bardzo prostych, niebolesnych procedur medycznych, typu krioterapia, usunięcie na drodze liby i przywrócić całkowicie do społeczności matkę, żonę, wychowującą dzieci, no to, proszę Państwa, no to jeżeli jest sytuacja, że my w tej chwili przystępujemy do ratowania, no to są koszta niesamowite, a i tak efektywność jest kiepska. Niemniej jednak, czym na dzisiaj dysponujemy? Pierwotną profilaktyką, czyli eliminacją tych wszystkich, nazwijmy to, niezdrowych czynników, plus szczepienia przeciwko wirusom wroga wszaka ludzkiego. Screening cytologiczny, co jest wartością podstawową na dzisiaj, i leczenie stanów przedrakowych, które się łatwo, taniej i skutecznie leczy. Co to jest w ogóle screening, czy badanie screeningowe? To jest test przeprowadzany u osób zdrowych, który pozwala na wczesne wykrycie leczenia chorób, czego skutkiem jest zmniejszenie śmiertelności populacji. A więc badanie przesiewowe, czyli obojętnie, czy cytologia, czy test, o czym za chwilę, na wykrycie wirusu brodawczaka ludzkiego, bardzo ważna rzecz w tej chwili, nie wszyscy o tym wiedzą, to nie diagnozuje choroby, tylko wskazuje na możliwość jej istnienia, ale tak to w życiu jest, w Polsce i na świecie. Co jest ważne? Ważne jest oznaczanie w kierunku wirusu brodawczaka ludzkiego. I to już, proszę Państwa, tak poza konkursem powiem, że test HPV jest zdecydowanie bardziej czuły, aniżeli cytologia, i to jest pewna nowość, znaczna część lekarzy o tym nie wie. Dobrze było, żebyście wiedzieli Państwo, jak jest cień wątpliwości, jeśli chodzi o cytologię. I to jest konkretnie nasza zdobycz, że jeżeli ktoś prywatnie chce zrobić sobie test na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego, to na polnej to kosztuje 300 zł. Ale jeżeli lekarz prowadzący u Was i działający w ramach programu tu w Olsztynie, czy wszystko jedno gdzie, daje wskazania na ocenę wirusu brodawczaka ludzkiego, to płaci za to fundusz. I z tego należy korzystać. I trzeba ludziom trąbić. Cień wątpliwości w zakresie cytologii odnieść się do oceny wirusu brodawczaka ludzkiego na 13 onkogennych wirusów. Bo jeżeli jest ujemny wynik, to znaczy, że w ciągu 5, 8, 10 najbliższych lat nie ma problemu z rakiem szyjki macicy, bo się nie rozwinie u tej kobiety. Ale jeżeli jest dodatnia, to trzeba zrobić drugi test i ona jest wtedy, że tak powiem, w grupie ryzyka i trzeba się tą kobietą zająć. Ale lepiej to zrobić dla upewnienia się, bo za co jest najwięcej spraw lekarskich. Czy słyszeliście Państwo, żeby ktoś miał proces sądowy z powodu tego, że zrobił zbyt rychliwie cięcie cesarskie? Nie, o takim nigdy nie słyszałem. Zawsze jest odwrotnie, że albo cięcia nie zrobili, albo cięcie zrobili za późno. I oto są procesy. 95%, że tak powiem, wszelkich spraw sądowych dotyczy nie niewiedzy, tylko bałaganu, że ten myślał, że ten przetoczy tamten, że przed, nie wiedzy.